Trump, gdzie się urodził, to wszystko jest ważne. Przemówienie prezydenta Trumpa będzie filozoficzne, co oznacza, że będzie na pewnym poziomie abstrakcji i ogółu, i zakładam, taka zapowiedź to jednak jest przygotowanie nas na to, że nie dowiemy się zbyt wiele dzisiaj. Ale czy ta zapowiedź i to, o czym pan mówi, czyli jak gdyby zupełnie inny sposób przekazu, oznacza, że te słowa, które padały do tej pory, to się już nie powtórzy, to już nie wróci? A nie, no to chyba trochę problem leży w tym, i tak też piszą media amerykańskie, niezbyt chętne Trumpowi, ale myślę, że piszą dosyć słusznie i niezależnie od swoich poglądów, że no coraz więcej w tej polityce trzeba będzie w ocenie, w analizie politycznej trzeba będzie się posługiwać psychologią, bo już abstrahując od wszystkich innych zdarzeń kampanii wyborczej, to trudno sobie przypomnieć, a przynajmniej w XX czy XXI wieku, żebyśmy mieli prezydenta Stanów Zjednoczonych demonstrującego tak skomplikowaną osobowość i który bez ogródek zapowiada, że ta jego osobowość będzie miała wpływ na prezydenturę. Jednak w Stanach Zjednoczonych, ja nie twierdzę, że poprzedni prezydenci nie mieli tego typu osobowości, ale oni jednak, był ten zwyczaj, tendencja, niepisana reguła maskowania, i ten wizerunek prezydencki w zasadzie był zawsze taki sam. Czyli takiego dosyć stabilnego człowieka, który martwi się losami świata, i wszyscy kolejni prezydenci nie pozwalali sobie na... Przepraszam, w XX wieku to chyba taki z początku wieku prezydent Theodore Roosevelt, nie mylić z Franklinem Rooseveltem, to on tam chyba lubił gdzieś konno wjechać. Zagorzały myśliwy. Tak, miał jakieś takie kowbojskie nawyki, ale to chyba był ostatni taki prezydent ekscentryk. No w tej chwili mamy prezydenta, który nie tylko, że jest ekscentrykiem, ale jeszcze zapowiada, że z faktu, że go wybrano na prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie wynika, że on w jakikolwiek sposób będzie się samoograniczał. Oczywiście ograniczać go będzie system, tak? Bo to też nie jest tak, ale to jest argument, który pojawia się bardzo często. I teraz pytanie, na ile rzeczywiście ten system, czyli na przykład Izba Reprezentantów, Kongres, rzeczywiście mogą ograniczyć niektóre pomysły, niektóre wizje Donalda Trumpa? No, prezydent Stanów Zjednoczonych, mimo tego wizerunku takiej wszechmocy, to nie jest pozycja cara rosyjskiego. Czyli to nie jest samowładztwo. To jest jednak tak, że przemożna większość jego pomysłów będzie musiała zostać zmielona przez te tryby Izby Reprezentantów i Senatu. Ja w odróżnieniu od większości komentatorów, ja się cieszę, że tam większość mają republikanie, ponieważ republikanie przy okazji będą mogli, mówiąc kolokwialnie, otorbić pana prezydenta Trumpa także od strony partyjnej. A jak wiadomo, republikanie, był to ich kandydat, ale taki, powiedziałbym, z umiarkowanym entuzjazmem przez partie i elity partyjne przyjmowany, a jednocześnie w tych punktach, których my się najbardziej boimy, czyli w sprawie polityki rosyjskiej Stanów Zjednoczonych, w sprawie polityki gospodarczej, gdzie Trump potrafi wygłaszać dosyć powiedziałbym, utopijne wizje, to akurat w tych sprawach partia republikańska nie jest podzielona, jest bardzo jednolita i dokładnie ma poglądy partyjne są odwrotne od Trumpowych. Ale zakładam, że tu będzie taki kaganiec, który nie pozwoli mu robić głupstw, albo przynajmniej będzie wypracowywany kompromis pomiędzy jego szalonymi pomysłami, a zachowawczą w tych sprawach i bardzo konsekwentną od wielu lat polityką republikanów w ogóle. No, oczywiście zakładając, że to rzeczywiście będą szalone pomysły, bo jakie to będą pomysły, to tego do końca tak naprawdę nie wie nikt, ale z tego, co pan mówi, no, bardzo
bardzo zaskakujący i ciekawy wniosek, bo może się okazać, że po jednej stronie będzie Donald Trump, a po drugiej stronie będą zjednoczeni przedstawiciele demokratów i republikanów. Niejednokrotnie. Może nie w 100%. Jeżeli Donald Trump jako prezydent zacznie forsować niektóre swoje pomysły, które wygłaszał jako kandydat, to z całą pewnością niejednokrotnie będziemy świadkami takiej koalicji, gdzie stworzy się grupa, może nie wszystkich republikanów i może nie wszystkich demokratów, ale na tyle silna, żeby blokować te pomysły, grupa, która będzie działała ponad tym partyjnym podziałem, no bo oczywiście wśród republikanów znajdą się tacy, którzy będą wspierać pomysły Trumpa, ale no wszystko wskazuje na to, że to będzie niewielka grupa, to będzie raczej grupa marginalna. Gro republikanów w tych kluczowych kwestiach, których się najbardziej obawiamy. Myślę, że będzie Trumpa kontrolować. Ma oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo duże kompetencje i to jest coś, czego szczególnie my, na co my powinniśmy uważać, może trochę się bać. Ma bardzo duże kompetencje w prowadzeniu bieżącej polityki zagranicznej. I tutaj takie koncepcje tych działań antychińskich, prorosyjskich i tak dalej, no to tu może być tak, że parlament, obie izby parlamentu amerykańskiego, no nie będą miały bieżącego wpływu, tylko będą działały z opóźnieniem, bo to wynika z systemu, który tam jest, no ale z drugiej strony wypowiedzi sekretarza stanu, czyli kierującego polityką zagraniczną, który będzie kierował polityką zagraniczną Donalda Trumpa, są dużo, no powiedziałbym, bardziej stonowane niż Trumpa kiedykolwiek. No i mamy, no tak naprawdę, czy dzisiaj jest ważna data, to będziemy mogli ocenić za kilka lat, bo oczywiście komentatorzy mówią, że jakiś przełom, coś się zaczęło, skończyło. No dajmy temu Trumpowi i sobie trochę czas na obserwację. Fakt jest faktem, że i to jest opinia któregoś z komentatorów po forum w Davos, że świat się mocno zmienił, jeżeli Chińczycy, którzy kiedyś zbudowali wielki mur, są najgorętszymi zwolennikami wolnego handlu i przepływu towarów w skali globu, a w Stanach Zjednoczonych jest pomysł, żeby wybudować jakiś wielki mur. To w takim razie na koniec, jeszcze odwołując się do tytułów, no bo właściwie przeglądając dzisiejsze media, dzisiejszą prasę, gdyby zsumować te tytuły dotyczące tego dzisiejszego wydarzenia z Donaldem Trumpem w roli głównej, to powstałby chyba jeden wspólny tytuł dla wszystkich tych gazet, czasopism i wiadomości. No, świat wstrzymuje oddech. Myślę, że każdy mógłby się spokojnie się pod tym napisać. Pytanie, czy rzeczywiście słusznie dziś wstrzymujemy oddech przed uroczystym początkiem prezydentury Donalda Trumpa. Jest w tym pewna doza przesadzonych emocji, ale nie jest to, powiem tak po środku, ale nie jest to pozbawione podstaw. To znaczy to, czego się najbardziej boimy w przypadku przywódców, a szczególnie przywódców mocarstw czy supermocarstwa, jak w tym, to nieprzewidywalności. Bo przewidywalność nawet w jakichś kierunkach, które nam nie odpowiadają, nie jest taka zła, a przy Donaldzie Trumpie tak naprawdę na większość pytań dotyczących jego przyszłej polityki komentatorzy mogą sobie odpowiadać rzucając monetą, bo innych przesłanek nie mają. To teraz, jeżeli pan pozwoli, zostawmy Stany Zjednoczone, wracamy do Europy, wracamy do Polski. To też jest fajnie. Też jest fajnie, też jest bardzo ciekawe. Trochę oblodzone tylko dzisiaj było, tak? Tak, ale miejmy nadzieję, że wszyscy... Nie wiem, czy ja to winę, ale... Drogie koderki i drodzy koderzy, tak, podjąłem decyzję, będę kandydował na przewodniczącego zarządu Legionu Mazowsze i dalej. Chcę, bo nie mogę pozwolić, by ciemna strona była górą. Muszę, bo nie mogę, bo nie chcę was zawieść. Z tych samych powodów chcę i muszę kandydować na przewodniczącego zarządu głównego stowarzyszenia KOT. To jest oświadczenie Mateusza Kijowskiego. Oczywiście, no, biorąc pod uwagę jego ostatnie wypowiedzi, no, można powiedzieć, że nic zaskakującego, no ale tu mamy w końcu jasną, klarowną deklarację i zapowiedź tego, co zamierza zrobić, czyli podwójne wybory. Nie będzie wycofania się, nie będzie dymisji, tak jak jeszcze niedawno apelowali niektórzy przedstawiciele KOD-u. No to pokazuje jednak kryzys całego KOD-u i takie zaskoczenie strukturalne, że coś może pójść nie tak. Znaczy, KOD był budowany na takim bardzo dużym kapitale zaufania i dobrej woli. I po prostu nikomu do głowy nie przychodziło, tak to rozumiem, żeby tam kogoś sprawdzać, na bieżąco kontrolować i tym podobne. No i wybuchł
uciekła nam sprawa związana z aferami, z fakturami Mateusza Kijowskiego. Sprawa jakby na dwa sposoby. Z jednej strony jest to wewnętrzna sprawa KOD-u, bo to nie są pieniądze publiczne, to jest sobie stowarzyszenie, zebrało jakieś środki, jakie wydaje, to ich sprawa. Więc to jest jakby jeden aspekt. No, drugi aspekt jest taki, że to wydawanie, które zapewne nie wzbudziłoby żadnych wątpliwości, gdyby Mateusz Kijowski po prostu dostał tam pensję. Tak? Dostał... Były takie apele, były takie pomysły. I to było naturalne. Mateusz Kijowski nie chciał takiego rozwiązania. Że jego nakład pracy, no bo tu też trzeba oddać Kijowskiemu to, co jego. On jest twórcą KOD-u. No, on jest główną postacią KOD-u. On objechał ileś powiatów w Polsce. No tak, panie Marcinie, ale to grajmy w otwarte karty, tak? Nie, no to do tego chcę dojść. Nie byłoby niczym dziwnym, gdy, nie wiem, Kot się umówił, że na przykład przewodniczący KOD-u dostaje wynagrodzenie w wysokości uposażenia poselskiego, no, żeby do czegoś się odwołać. No, dla mnie byłoby to naturalne, jak myślę, dla tych, którzy są wewnątrz KOD-u też. No, zaczyna się problem związany z tym, no, że Mateusz Kijowski chyba nie był prywatnie przygotowany do tego, żeby wejść w świat polityki i być liderem. I to mówię o jego sprawach rodzinnych. One nie mają większego znaczenia, no o ile nie są tłem właśnie tego, że on nie bierze wynagrodzenia, tylko gdzieś są wystawiane faktury, gdzieś tam on zarabia 2,5 tysiąca teoretycznie. Największym problemem, jaki przy tej całej sprawie jest, to jest problem kłamstwa. To jest problem ukrywania i to bardzo obciąża zarówno Mateusza Kijowskiego, jak i wszystkich z zarządu KOD-u. Do tego tematu wracamy już za chwilę. Przypomnę, gościem Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Celiński, Liberté. Teraz na naszej antenie informacje. Informacje dnia w skrócie. Jest 11.30. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami na przeważającym obszarze kraju. Stanisław Karczewski potwierdził informację o dymisji komendanta Sejmowej Straży Marszałkowskiej. Donald Trump jest już w Waszyngtonie. Dziś zostanie 45. prezydentem USA. W serwisie sprawdzimy, co sądzi na jego temat amerykańska Polonia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Uwaga, ślisko na drogach i chodnikach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami występującymi na przeważającym obszarze Polski. Ostrzeżenia dotyczą województw we wschodniej, centralnej i północno-zachodniej części Polski. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne, a także zagrożenie życia. Po słabych opadach marznącej mrzawki na drogach jest gołoleć. Podobnie jest na chodnikach w miastach. Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi zachować ostrożność. Przestrzega przed oblodzonymi drogami i chodnikami, a także przed mrozem w rejonach górskich. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Marszałek Senatu potwierdził informację o dymisji komendanta Sejmowej Straży Marszałkowskiej. Stanisław Karczewski mówił w TVP Info, że taką informację przekazał mu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Byłem poinformowany przez pana marszałka Kuchcińskiego wczoraj, natomiast nie mam szczegółów, no bo nie było takich warunków do tego, abyśmy porozmawiali o szczegóły. Stanisław Karczewski powiedział też, że nie są mu znane przyczyny odejścia ze stanowiska komendanta Sejmowej Straży Marszałkowskiej. Wczoraj dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegżółka nie potwierdzał tej informacji. Kancelaria Sejmu do tej informacji ma się odnieść dzisiaj. O zdymisjonowaniu komendanta Straży Marszałkowskiej przez Marka Kuchcińskiego nieoficjalnie informowały media. W gruzach hotelu przyspanego przez lawinę we włoskich Apeninach przez całą noc trwały poszukiwania około 30 zaginionych osób. Od rana pracują tam już nowe ekipy. Po 24 godzinach bilans poszukiwań rozpoczętych wczoraj o świcie mówi o dwóch osobach uratowanych i w zależności od źródła o dwóch lub czterech ofiarach śmiertelnych. Zaginionych nadal więc jest około 30 osób. Godziny dzielą nas od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. O nadziejach i obawach związanych z rządami miliardera z przedstawicielami amerykańskiej Polonii rozmawiał nasz korespondent z USA Jan Pachlowski.
Pani Bożena, która wybrała się na zakupy do jednego z polskich sklepów w Chicago, uważa, iż fakt, że Donald Trump nie jest rasowym politykiem, nie świadczy o tym, że będzie niedoświadczonym, a przez to gorszym prezydentem. Reagan też nie był politykiem i wydaje mi się, że da sobie radę. Pani Ania, która na co dzień mieszka wraz z rodziną na słonecznej Florydzie, do Trumpa nie jest do końca przekonana. Ma ku temu jeden istotny powód. Obawiam się troszkę prezydentury Donalda Trumpa, ponieważ najprawdopodobniej będzie chciał zlikwidować tańsze ubezpieczenia zdrowotne, które zostały stworzone przez Baracka Obamę, a akurat ja i moja rodzina właśnie z nich korzystamy. Podczas prowadzonej kampanii, zaraz po wyborach, Donald Trump z uznaniem mówił o Polakach i przyszłej współpracy na linii Waszyngton-Warszawa. Pozostaje pytanie, czy więcej w tym kurtuazji, czy pójdą za tym konkrety. Miło, że zauważył w ogóle Polonię. Może teraz będzie jakiś pozytywny finisz tego. Miło, że nas zauważył, ale to ja myślę, że troszkę za późno. Ciągle to jest przed wyborami, a jak wybory przejdą, jest wszystko pusto. Podczas kampanii Donald Trump, w przeciwieństwie do Hillary Clinton, dwukrotnie spotykał się ze środowiskami polonijnymi w Chicago oraz na Florydzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Bojownicy tak zwanego państwa islamskiego zniszczyli jeden z najbardziej znanych zabytków w syryjskiej Palmyrze, tak zwany tetrapylon, monumentalną bramę z kolumnami. Uszkodzili też fasadę rzymskiego amfiteatru. To nie pierwszy akt barbarzyństwa dżihadystów na terenie kompleksu archeologicznego w Palmyrze. W przeszłości fanatycy wysadzili w powietrze wiele innych bezcennych zabytków, w tym świątynię Bela. Z kolei rzymski amfiteatr był miejscem, w którym przeprowadzali krwawe egzekucje. Później miasto zostało zajęte przez syryjskie wojska, ale w grudniu bojownicy ponownie odzyskali nad nim kontrolę. Islamiści nie oszczędzili też m.in. starożytnych posągów i rzeźb w muzeum w irackim Mosulu. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże lub całkowite, miejscami słaby deszcz. Temperatura od -3 stopni na południowym zachodzie do 1 stopnia powyżej zera na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A kolejne informacje dnia o 12:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 11:00. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A naszym gościem, przypomnę, jest pan Marcin Celiński, Liberté. Jeżeli pan pozwoli, to wróćmy jeszcze na chwilę do Mateusza Kijowskiego i do nadchodzących wyborów. No, zostawmy może zarząd regionu Mazowsze. No, dużo ważniejszymi wyborami są te wybory na przewodniczącego zarządu głównego Stowarzyszenia KOT. No i pytanie, czy Mateusz Kijowski, no mimo wszystko po tej wpadce, bo ciężko to nazwać w inny sposób, ma szansę na ten wybór. I czy to będzie dobry wybór dla samego KOT-u oczywiście? Szalenie, ciężko jest się wypowiedzieć o tych jego szansach, bo tak naprawdę my nie mamy wiedzy. KOT jest organizacją nową. Nie bardzo mamy wiedzę, w jaki sposób te grupy facebookowe, które się w tej chwili podzieliły, bo część uważa, że Mateusz Kijowski zawiódł ich zaufanie, tak? Bardzo ostro się wyrażają, a część go broni zupełnie nie przyjmując do wiadomości jakichkolwiek zarzutów. Ja nie mam pojęcia, kto z nich jest formalnie w strukturach KOT-u, bo głosować będą ludzie, którzy są tam członkami. Mogę ocenić to, znaczy uważam, że to jest błąd, że błędem jest to, że Mateusz Kijowski nie robi kroku w tył. Ja jeszcze raz powiem, ja nie chcę się przyłączyć do tych wszystkich, którzy raptem mówią, że on jest najgorszy na świecie. On wykonał bardzo dobrą robotę, ale popełnił błąd, który go w tej chwili dyskwalifikuje. Więc moim zdaniem nie powinien on kandydować, a KOT nie powinien go wybierać na przewodniczącego, bo to będzie, czy tam prezesa, bo to będzie bardzo duża skaza wizerunkowa. Skaza, która uderza w bardzo czuły punkt. Ja o tym mówiłem. KOT był budowany na zaufaniu. Na zaufaniu ludzie wrzucali do tych puszek jakieś pieniądze. To często był tak zwany wdowi grosz, bo to były małe datki często. To nie było tak, że tam się pojawił jakiś sponsor strategiczny, tylko ludzie wrzucali po 20-50 zł. Z tego się brały duże pieniądze. No i tu jest, i raptem okazuje się, że te pieniądze trafiają jakąś tam w dodatku niezbyt prostą ścieżką i
przy próbie zachowania tego w tajemnicy do Mateusza Kijowskiego pośrednio czy bezpośrednio. Z drugiej strony ja rozumiem, że w KODzie jest pewien problem, bo ja nie bardzo wierzę w to, że członkowie zarządu KODu, którzy w tej chwili krytykują Mateusza Kijowskiego, nie mieli pojęcia o tych fakturach, a nawet gdyby to się okazało prawdą, że nie mieli pojęcia, no to bardzo źle o nich to świadczy jako o członkach zarządu, że no, jak można być członkiem zarządu jakiejś organizacji przez rok i nie mieć zielonego pojęcia, gdzie trafia 80 czy 90% środków zebranych przez tę organizację. No to by świadczyło, nie wiem, albo o ich zaangażowaniu, albo ich inteligencji bardzo źle. Zakładam, że oni jednak wiedzieli. W momencie, kiedy doszło do jakiegoś kryzysu przywództwa, a ten kryzys był gdzieś widoczny na jesieni, bo są rozbieżne koncepcje dotyczące dalszego funkcjonowania KODu, a także wchodzą kwestie ambicji personalnych, no to raptem się okazało, że nikt nic nie wiedział i Mateusz Kijowski sam tym wszystkim zagospodarowywał, ale to jest bardzo, bardzo duży cios wizerunkowy w momencie, kiedy są niejasności co do pieniędzy ze zbiórki publicznej. I nie mówię to o sprawie legalizmu, bo to sobie tam jakoś wyjaśnią wewnątrz organizacyjnie. To znaczy, jeżeli ta organizacja, to stowarzyszenie uzna, że te wydatki są okej, to tak będzie, bo tutaj my jakby nie podlega to w żaden sposób ocenie zewnętrznej, bo to są autonomiczne decyzje stowarzyszenia. Natomiast mówię o tym wymiarze publicznym, moralnym, jest to fatalne. I za Mateuszem Kijowskim będzie się to ciągnąć, jeżeli on pozostanie szefem KODu, to KOD skonsumuje całą tą złą energię, która będzie szła w stronę Mateusza Kijowskiego. To byłby duży błąd. To w takim razie teraz kolejny temat. Marszałek Kuchciński wysłał pisma do przedstawicieli opozycji, do 45 posłów z partii opozycyjnych, w którym to piśmie domaga się wyjaśnień w sprawie sejmowego protestu z dnia 16 grudnia. Posłowie opozycji, do których to pismo dotarło, potraktowali to oczywiście, co pewnie nie jest zaskoczeniem, jako próbę pewnego zastraszenia. No ja bym zaproponował, że pan marszałek wzorem nie wiadomo kogo, bo to jest nie do ustalenia, czy policja, czy prokuratura podjęła tą decyzję, opublikowała ich wizerunki i poprosił mieszkańców Warszawy o jakieś komentarze. W tej chwili policja i prokuratura przerzucają się odpowiedzialnością. Nie wiadomo, kto podjął decyzję, a ileś tam zdjęć zostało opublikowanych na zasadach listu gończego za ludźmi, którzy nie mają nawet statusu podejrzanych. A wracając do marszałka Kuchcińskiego? Ja po prostu mówię, że to jest element tej samej idiotycznej polityki. To znaczy, jeżeli panu marszałkowi się wydaje, że będzie straszył, to znaczy generalnie rządzący przyjęli w mojej ocenie być może krótkoterminowo im się wydaje, że to jest zabawne, no ale w dłuższym czy średnim okresie to się na nich odbije, jakąś technikę dziwacznego zastraszania, a to karami finansowymi dla posłów, a to pan prezes Kaczyński wychodzi i mówi o konsekwencjach karnych, zapominając, że fundamentem państwa jest immunitet jego przedstawicieli deputowanych, którzy jeżeli z przyczyn politycznych coś czynią, to są chronieni immunitetem. W tej chwili pan marszałek Kuchciński, to, że pan marszałek Kuchciński nie wie, co się w Sejmie dzieje, to nie jest żadną tajemnicą. A to, że on się pyta listownie, co mu ewentualnie posłowie robią, to jest tylko potwierdzeniem tego, że on nie ma pojęcia, co robi, gdzie jest i gdzie się znajduje. Ale może wypadałoby na to pismo spojrzeć z innej strony, oczywiście, jak przedstawiciele opozycji oczywiście mają prawo do takiej interpretacji tego pisma, ale może zostawiając trochę z boku te polityczne spory, choć wiem, że to jest praktycznie niemożliwe. Dlaczego to pismo dotyczy, przepraszam, spraw rodzinnych czy politycznych sporów? Oczywiście, że politycznych. No jak możemy zostawić emocje, zostawiając spory. Polityczne emocje, może w ten sposób. Może warto jest wyjaśnić kwestie dotyczące tego, jak daleko poseł może się posunąć w proteście. Co może robić, czego nie może robić. Na ile na przykład blokowanie mówicy. W cywilizowanych państwach zaczyna się od ustalania, jak daleko władza się może posunąć. Może to ustalmy. I to jest dużo ciekawsze. W Polsce w tej chwili wprowadza się jakąś dziwną manierę, że wszyscy mają kontrolować opozycję. Opozycja ma swoje za uszami, popełnia błędy. Ja nie postawię tezy, że blokowanie mównicy jest zgodne z prawem, bo nie jest, ale przepraszam, w normalnym kraju, przede wszystkim od mediów, wymaga się, żeby po pierwsze ustalały, gdzie są granice działania władzy.
Więc należałoby chyba najpierw napisać list do pana marszałka, Kuczyńskiego, żeby się spytać, gdzie są granice jego władzy, bo w mojej ocenie on 16 grudnia, jak również później, jak też tym listem, stara się te granice przesuwać, poszerzać. I ja, znaczy, powiem panu tak, no, to jest jakaś taktyka prowokowania opozycji, bo ja tego inaczej nie mogę zinterpretować. No, opozycja zapowiada, że najprawdopodobniej wszyscy posłowie... Panie doktorze, a dlaczego nikt nie spyta pana marszałka Kuchcińskiego, który jest w ogóle, wysyła jakieś pisma, jest niedostępny dla dziennikarzy, gdzieś się ukrywa, być może w jakimś tajnym ośrodku, w jego imieniu, jego rzecznikiem prasowym jest marszałek Karczewski od miesiąca. No może powinien pan do tego studia zaprosić marszałka Kuchcińskiego i go spytać, o co mu w zasadzie chodzi. Po to, żebyśmy nie spekulowali. No, jest to druga osoba, w państwie. Z racji pełnienia funkcji publicznych ma także pewne obowiązki informacyjne. No, no może jego trzeba postawić tutaj i odpytać. Panie Marcinie, jeżeli będzie taka okazja, nie omieszkam. Liczę na pana. Dobrze, dobrze, to mogę obiecać. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do przedstawicieli opozycji. Zapowiedzieli, że tak naprawdę najprawdopodobniej wszystkich 45 posłów przygotuje taką samą odpowiedź. Myśli pan, że tak naprawdę na tym się skończy cała sprawa? Nie, no. Poszło pismo w jedną stronę, później pismo w drugą stronę. Nie, później pójdzie jakieś następne pismo, potem znowu będzie parę wystąpień grożących takimi czy innymi sankcjami posłom opozycji. PiS wraca tutaj do najgorszych praktyk. Najgorszych praktyk, jeśli chodzi o z jednej strony wywoływanie emocji, a z drugiej strony traktowanie opozycji. I ja wiem, że wielu liderów PiS-u jest zaczytanych w tych książkach i bardzo im się podoba, że jacyś oficerowie mogą wejść do Sejmu i komuś przyłożyć. Tak było przed wojną. Natomiast no, może warto by było sobie przeliczyć te lata i spróbować przynajmniej udawać, że Polska cywilizacyjnie się od roku 28 jakkolwiek rozwinęła. Panie Marcinie, no, mimo wszystko oficerowie do Sejmu jednak nie wchodzili. I najprawdopodobniej dlatego szef Straży Marszałkowskiej został zdymisjonowany. No, tego do końca też nie wiemy. Takie są doniesienia, ja rozumiem, że w publicznym medium pewnie ich może nie być. Takie są doniesienia innych mediów. Nieoficjalne, że został zdymisjonowany, ponieważ odmówił. Lub też podał się do dymisji, to są słowa marszałka Senatu. Wszystko jedno. Akurat przy takich funkcjach to tu często nie ma znaczenia. Może się nawet okazać, że jest chory i to też nie zmieni. Że z przyczyn zdrowotnych to zrobił. I to też nie zmieni postaci rzeczy. Są wiarygodne doniesienia, że powodem tego, że przestaje być komendantem Straży Marszałkowskiej, było powiedzenie wprost, że nie będzie, że nie wyda rozkazów mających prowadzących do użycia siły wobec opozycji. I za to mu się należy duży szacunek, bo jeżeli prezydent, marszałek Sejmu i premier nie potrafią przestrzegać prawa, to dobrze, że przynajmniej szef Straży Marszałkowskiej myśli o państwie. Jeżeli tak było, bo na razie to są czyste spekulacje. Marcin Celiński, Liberté. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa kulturalna w Polskim Radiu 24. Maja Kluczyńska, witam Państwa i zapraszam do Białegostoku, do Polskiego Radia w Białymstoku, bo tam nasz gość wyjątkowy, pan Paweł Kotla, pierwszy dyrygent i kierownik artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, 1 lutego mija rok, odkąd objął pan stanowisko szefa artystycznego. Proszę powiedzieć, udało się zrealizować wspólnie z zespołem wiele pomysłów, które pan sobie wyznaczył jako cel? Ja myślę, że przede wszystkim zaczynając rozmowę o tym temacie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w instytucjach kulturalnych, szczególnie takich, tych najbardziej profesjonalnych, tego typu rzeczy planuje się z dużym wyprzedzeniem. Także tutaj miałem oczywiście wyzwanie, że musiałem w ciągu tego roku wpasować się w pewne plany, które już wcześniej były. Tak naprawdę przynajmniej mówię rok te plany są wcześniej przygotowywane. Natomiast mimo tego udało się jednak, myślę, całkiem wiele nowych rzeczy zrobić. I tutaj chociażby pierwszą taką większą rzeczą, którą zrobiliśmy, to udało nam się fantastycznie zaplanować zakończenie sezonu, które zrobiliśmy w naszej, na naszej dużej scenie w czerwcu 2016 roku, gdzie przy współpracy z Planetarium w Olsztynie i przy współpracy z Uniwersytetem Białostockim zorganizowaliśmy koncert, na którym wykonaliśmy słynny utwór, słynną suite Planety Horsta z prezentacjami trójwymiarowymi planet i suite z Gwiezdnych Wojen, żeby jakby połączyć te dwa utwory. I jednocześnie też starając się, przy okazji też wykonaliśmy
pierwsze w Polsce wykonanie ostatniej części, która już nie została napisana przez Holsta, która została napisana przez Colina Matthewsa wiele lat później, części Pluton. I tutaj jakby no to, co mnie szczególnie ucieszyło, to, że udało się jakby otworzyć instytucję na współpracę z instytucjami akademickimi, tak jak to i naukowymi, tak jak to zawsze w historii muzyki było w przeszłości. Poza tym następne rzeczy, no w dużym takim wyzwaniem, które od razu zauważyłem w tej instytucji, które jest chyba wyjątkowe na skalę Polski, może nawet Europy, to jest to, że my musimy realizować działania artystyczne właściwie przynajmniej na dwóch frontach, a tak naprawdę na trzech, może nawet na czterech, dlatego że proszę pamiętać, że oczywiście w nazwie mamy Operę i Filharmonię Podlaską, ale oprócz tego jeszcze jest Europejskie Centrum Sztuki, jeszcze są przestrzenie wystawowe, jeszcze są wydarzenia zewnętrzne, także duża część naszej działalności to są działania chociażby muzykalowe, u nas też wykonywano muzykale, które jakby się normalnie nie wpisują w tę formułę Opery i Filharmonii, a jednocześnie musimy to wszystko realizować. Stąd ta wyjątkowość, że tak wtrącę. Tak. Tego tak, całego no projektu, bo to jest Opera i Filharmonia Podlaska i Europejskie Centrum Sztuki. No i pan wynajduje świetnych młodych dyrygentów, osoby niezwykle utalentowane, które należą do chóru, ale też muzyków, ale też scenografów, ale też artystów, którzy tańczą w balecie. I te wszystkie nowe serie koncertowe, które, o których pan tak wielokrotnie mówi w swoich wystąpieniach, to wszystko dotyczy opery, symfonii i musicalu. Jakby to wszystko musi pan artystycznie spiąć w pewną całość i chciałam pana zapytać jeszcze, jak się pracuje, jak się kreuje takie wydarzenia sceniczne, bo co innego jest, kiedy ma się tylko pod opieką artystyczną operę albo filharmonię, a tutaj i sztuka, i opera, i filharmonia. Trzeba mieć niesłychane wizje, musi być piękno i musi być prawda, bo podobno tylko wtedy, jak te trzy warunki są spełnione, mówimy o prawdziwej sztuce. Tak, to przede wszystkim opiera się na bardzo precyzyjnym planowaniu. Ja tak pierwsza rzecz, którą tak jak rozmawiałem z kolegami dyrygentami, z kolegami, którzy są artystami, koleżankami, którzy są szefami artystycznymi w innych instytucjach w Polsce, to okazywało się, że powiedzmy dyrektor czy szef artystyczny w przeciętnej filharmonii, kiedy przychodzi planować sezon, to ma już mniej więcej 40 piątków roku i wpisuje tylko artystów, wpisuje tylko program. Natomiast w tym przypadku prawie dwa miesiące zajęło w ogóle ustawienie tego grafiku pracy, gdzie mogliśmy dokładnie podzielić, gdzie gra orkiestra, gdzie mamy opery, gdzie mamy muzykale. Niestety nie możemy co tydzień realizować wszystkiego, chociażby na trzy tygodnie już przed premierą operową. Ciężko jest wykorzystywać orkiestrę, która musi się do tej premiery przygotowywać. Ale udało się to wszystko fantastycznie zaplanować. I to wyzwanie, którym było właśnie to planowanie takie, gdzie nie zawsze możemy w naszym sezonie abonamentowym wykorzystywać orkiestrę symfoniczną, okazało się jakby takim plusem, który spowodował, że mogliśmy się bardziej rozszerzyć na nowe wyzwania. Nowe wyzwania, które nawet zainteresowały takie instytucje, jak Instytut Muzyki i Tańca. Dlatego, że musieliśmy stworzyć serie koncertowe, atrakcyjne serie koncertowe, które niekoniecznie wykorzystywały całą orkiestrę. I stąd powstał ten pomysł, żeby stworzyć cztery nowe pomysły na koncerty abonamentowe, takie, które niekoniecznie wykorzystują pełną orkiestrę symfoniczną. I właśnie wśród tych czterech pomysłów było chociażby zapraszanie zespołów gościnnych. Tu na razie zaczynamy tak spokojnie z zespołami polskimi, zespołami może też lokalnymi. Tutaj był chór Polskiego Radia, chociażby z Krakowa, który fantastycznie zaśpiewał u nas we wrześniu koncert, który się cieszył olbrzymim powodzeniem. Niedługo przyjedzie do nas Łomżyńska Orkiestra Kameralna, która zagra koncert karnawałowy. Oprócz tego druga seria, którą musieliśmy wprowadzić, to seria koncertów kameralnych, ale takich wyjątkowych koncertów kameralnych, dlatego że w tych koncertach kameralnych uczestniczą przede wszystkim muzycy naszej orkiestry w małych składach, ale chcieliśmy, żeby na każdym plakacie było jakieś ciekawe nazwisko, które nie tylko przyciągnie publiczność, ale jednocześnie będzie rozwijało naszych muzyków, będzie rozwijało ich międzynarodowe kontakty. Ja myślę, że w tej chwili mamy takie czasy, że muzycy sami powinni mieć bardzo dużo międzynarodowych kontaktów, komunikować się, żeby powiedzmy, żebyśmy się zbliżali do tych standardów światowych, to nie tylko szefowie, nie tylko dyrektorzy, nie tylko dyrygenci powinni wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale także muzycy z pierwszej ręki powinni wiedzieć, jak pracują ich koledzy w innych miejscach świata. Także tutaj powstała seria Camerata Plus, do której udało nam się zaprosić paru fantastycznych muzyków, chociażby w jeden z najbliższych naszych koncertów, to będzie koncert, gdzie nasze trio fortepianowe Lontano zagra kwartety fortepianowe z Paulem Silvertonem, do niedawna jeszcze pierwszym altawielistą London Symphony Orchestra, czyli jednej z najlepszych orkiestr na świecie. Trzecia rzecz, którą się wprowadziliśmy, to też, gdzie
głównym zadaniem było to, żeby nasi muzycy mogli pracować z najlepszymi muzykami świata. To była seria Koncert Mistrzowie Świata, gdzie chociażby już przyjechali do nas tacy koncertmistrzowie jak Jurij Rzeszlin czy Bernard Lemonnier, przyjedzie jeszcze Sergiej Lewitin, koncertmistrz Opery Królewskiej w Londynie, przyjedzie w czerwcu, gdzie nasi muzycy nie pracują tylko z dyrygentami, ale pracują chociażby w składzie smyczkowym, także z najlepszymi koncertmistrzami, jakie można znaleźć na świecie. No i ostatnia seria, którą będziemy inaugurować dzisiaj, także serdecznie jeszcze zapraszam, jeżeli ktokolwiek może się wybrać do Białegostoku, to dzisiaj na 19 zapraszam do naszej sali filharmonicznej na Podleśnej, gdzie będzie koncert muzyki barokowej, no oczywiście na instrumentach z epoki, do którego zaprosiliśmy piątkę właściwie najlepszych muzyków, jakich chyba w Polsce można znaleźć do tej muzyki. Prowadzącym będzie Aureliusz Goliński, no legendarny koncertmistrz, legendarnego zespołu Arte dei Suonatori, który ma więcej chyba nagród płytowych niż wiele naszych orkiestr symfonicznych na swoim koncie. I tutaj będzie piękny wieczór muzyki kameralnej dawnego Lipska, między innymi z takimi artystami jeszcze jak Rafał Gabriel Przybyła czy Paweł Książkiewicz. Ale jeszcze muszę dodać, że musical też u Państwa jest obecny na scenie i dzisiaj też jest, dzisiaj i jutro szczególne wydarzenie, prawda? To prawda, właśnie okazuje się, że to, co niby nie istnieje w nazwie, to Europejskie Centrum Sztuki, w tej pierwszej jakby części nazwy, jest także u nas bardzo ważne, dlatego że chociażby po sukcesach takich muzykali jak Skrzypek na dachu, czy Upiór w operze, czy Korczak, idziemy dalej. Mieliśmy fantastyczny koncert sylwestrowy, gdzie naszą publiczność, cieszący się niezwykłym powodzeniem, mieliśmy dwa koncerty wykupione do ostatniego miejsca w Sylwestra, gdzie naszą publiczność zabraliśmy na muzyczną podróż do 5 najważniejszych chyba stolic muzycznych świata, gdzie wykonaliśmy utwory i operowe, i muzykalowe. Jakby na fali tego mamy w ten weekend, czyli dzisiaj i jutro, koncert Tribute to Musical z takimi artystami jak Damian Aleksander, Edyta Krzemień, Małgorzata Walewska czy Kaja, gdzie nasza publiczność dzisiaj i jutro będzie mogła zobaczyć największe, usłyszeć największe przeboje muzykalowe świata. Także jednocześnie, jak Pani widzi, robimy wiele działań naraz. Proszę Pana, jeszcze nie mogłabym nie zapytać o jubileusz fantastycznego chóru, który prowadzi Pani Profesor Wioletta Bielecka, z którą spotkamy się w następną niedzielę, 29 stycznia o 13:15 na antenie Polskiego Radia 24. Jubileusz Czarna Perła, takie były określenia, recenzje po tym jubileuszu. Czy ten chór znakomity gdzieś w Polsce oprócz filharmonii i opery podlaskiej usłyszeć będziemy mogli? Oczywiście tutaj plany jeszcze będziemy publikować, ale rzeczywiście chór nasz jest niezwykle rozchwytywany w tej chwili. Nawet, także mówię, oprócz tego, że mamy bardzo dużo wydarzeń na miejscu. Tutaj jesteśmy jedną z największych instytucji w Polsce, jeśli chodzi o ilość wydarzeń, jeśli chodzi o ilość publiczności. Były takie momenty, gdzie byliśmy w pierwszej dwójce nawet instytucji, jeśli chodzi, bo zaraz po Operze Narodowej w Warszawie, jeśli chodzi o ilość słuchaczy. Także i znowu jakby po tym pierwszym takim entuzjazmie, gdzie przyszło bardzo dużo ludzi na otwarcie nowej opery 5 lat temu, okazuje się, że znowu mamy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o publiczność. No i tutaj nasz chór uczestniczy w tych wydarzeniach, które są na miejscu, a jednocześnie jest bardzo rozchwytywany, jeśli chodzi o wydarzenia na zewnątrz, chociażby takie jak nagranie i koncerty w Poznaniu i w Berlinie z Filharmonią Poznańską, gdzie wykonano wspaniały utwór Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. Chór też brał udział w takich... Tak, i tutaj stawiamy chór też brał kropkę, tak, proszę tylko dokończyć, nam powiedzieć jeszcze to, gdzie uczestniczył. Chociażby na festiwalu Bratislava Kantas, czy Chopiniego Europa. Jest to jeden z najbardziej teraz rozchwytywanych chórów symfonicznych w Polsce, także musimy bardzo dobalansować, żeby mogli u nas być. To jest jedyna rzecz, która ogranicza właściwie wyjazdy chóru. To, że też my potrzebujemy tego chóru na miejscu. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Pan Paweł Kotla, pierwszy dyrygent i kierownik artystyczny, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Kamera sportowa Sony Action Cam X1000 z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości 4K. Już za 1499 zł. MediaMarkt.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement
glukoza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz za 2 litry płynu do płukania Kokolino zapłacisz 8,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał zeznąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Wokaler. Dla mnie Wokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Wokaler. Wyrób medyczny Wokaler, niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w latach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem. Suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal. Żel do nawilżania stref intymnych. To była reklama. Polskie Radio 24. Jest 12:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. 6 żywych osób odnaleźli ratownicy pod gruzami hotelu we Włoszech, na który zeszła lawina, podają włoskie media. Kolejne resorty pod lupą premier Beaty Szydło. Rozpoczynają się rozmowy z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Stabilizują się ceny na stacjach paliw. Wielkie spadki odnotowaliśmy na rynku paliw gotowych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zaczynamy od ważnej informacji z Włoch. Jak podaje agencja ANSA, udało się odnaleźć 6 żywych osób w hotelu zasypanym przez lawinę we włoskich Apeninach. Ratownicy mają kontakt z uwięzionymi, jednak jeszcze nie udało im się wydostać ich na powierzchnię. Przez całą noc trwały poszukiwania zaginionych osób. Od rana pracują tam już nowe ekipy. Bilans ofiar śmiertelnych nie jest ostateczny. Media podają sprzeczne informacje. Mówi się o 2 lub 4 ofiarach śmiertelnych. Akcja ratunkowa krytykowana jest przez dzisiejszą prasę. Gazety piszą, że pomoc wyruszyła za późno. Przez pierwszych kilka godzin po zejściu lawiny apele o ratunek były ignorowane lub lekceważone. Centrale telefoniczne rozmaitych służb nie wierzyły w wiadomość o tragedii górskiego hotelu. Pomoc, która wreszcie wyruszyła, nie miała odpowiedniego sprzętu i przebycie niewielkiej, choć odległości, w ekstremalnie trudnych warunkach zajęło zbyt wiele cennego czasu, wytyka cała włoska prasa.
Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński, to oni przedstawią dziś Beacie Szydło informacje dotyczące zrealizowanych już przez siebie zadań i planów na nowy rok. Okazją do spotkania jest zapowiedziany przez premier przegląd ministerstw. Szef resortu sprawiedliwości i koordynator służb specjalnych w tej właśnie chwili powinni rozpoczynać spotkanie z szefową rządu. Jakie mogą być jego główne wątki? To pytanie do reportera Polskiego Radia 24, Lucjana Olszówki. Jak mówisz, to co już udało się wykonać przez rozmówców podległych premier Beacie Szydło będzie głównym tematem tego przeglądu. Tutaj Zbigniew Ziobro będzie mógł wyliczyć m.in. nowe regulacje dotyczące dozoru elektronicznego, zaostrzenie prawa w kontekście wyłudzeń podatku VAT, rejestr pedofilów, program pracy dla więźniów czy ustawy przygotowane przez jego resort, a które mają pomóc w walce z lichwą. Minister Sprawiedliwości nawiąże też z pewnością do połączenia jego stanowiska ze stanowiskiem prokuratora generalnego, co nieraz oceniał już jako konieczną zmianę, która miała uzdrowić prokuraturę. Mariusz Kamiński z kolei, który koordynuje służby specjalne, koordynuje ich pracę, pochwali się zapewne ustawą antyterrorystyczną i pierwszymi jej efektami. Minister zadbał także w podległych mu, powierzonych mu zadaniach o podwyżki wynagrodzeń w służbach specjalnych. Co do planów na najbliższą przyszłość obu polityków, tu spodziewać się można zapowiedzi reformy sądownictwa oraz dalsze wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, o których no, co do zasady służby nie informują, ale minister Kamiński nakreśli pewnie kierunki czy obszary działań, które uzna jako priorytetowe w tym roku. Za nami już przegląd czterech resortów, wszystkie one z pozytywną oceną premier Beaty Szydło. Planami podzielili się szefowie MON, MSWiA, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kierunki nakreślone wówczas to reforma służby zdrowia wraz z likwidacją NFZ, reforma urzędów pracy, tworzenie nowych posterunków policji czy dalsza realizacja programu śmigłowcowego dla polskiej armii. Relację przygotował nasz reporter Lucjan Olszówka. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz przebywa dziś z jednodniową wizytą do Warszawy. Główne tematy rozmów z Witoldem Waszczykowskim to stosunki dwustronne, sytuacja na Ukrainie, działania Rosji oraz partnerstwo wschodnie. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. Linas Linkiewicz jest znany na Litwie jako zwolennik osiągnięcia porozumienia z Polską. Niedawno dziękował Polakom za poparcie litewskiej niepodległości, gdy rozpadał się Związek Radziecki 26 lat temu. Jedność i wzajemna pomoc naszych krajów jest bardzo ważna, również dzisiaj. Dominik Wilczewski z portalu Przegląd Bałtycki powiedział mi, że w czasie wizyty Linasa Linkiewiczusa możemy spodziewać się wielu pozytywnych deklaracji i zapowiedzi rozwiązania spornych kwestii w kontaktach Wilna i Warszawy. Jednak ostatecznych decyzji nie podejmuje tutaj minister spraw zagranicznych. Sprawy szkolnictwa czy sprawy pisowni nazwisk są uzależnione od decyzji innych instytucji, są przede wszystkim uzależnione od decyzji parlamentu litewskiego. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy będą także rozmawiać o kwestiach najważniejszych dla Unii Europejskiej. Piotr Pogorzelski, Skie Radio. Złamania, kontuzje i siniaki. Tak w wielu polskich miastach może się skończyć spacer. Niska temperatura sprzyja oblodzonym ulicom, chodnikom i krawężnikom, szczególnie na osiedlach z dala od uczęszczanych deptaków. Jeśli nie są one dostatecznie zabezpieczone piaskiem czy solą, mogą stanowić zagrożenie. Kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu. Bardzo ślisko jest między innymi na toruńskich ulicach. W nocy i rano doszło do wielu stłuczek. Jak pan się szło? Tutaj ślisko trochę na chodniku. Bardzo. Miałam iść dzisiaj do urzędu, wycofałam się, bo jest ślisko, niebezpiecznie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo to pada i marznie. To jest taka zła pogoda, także trzeba samemu za siebie myśleć. Zgadzam się, to dla miasta uliczka jest. Zatem, to niech i obsypane. Jak pan sobie radzi w tej aurze? Powoli, ale radzę sobie, ja się trzeba chodzić. Ciężko, no niestety, skończyło się dzisiaj moim upadkiem rano. Jeszcze schody przed klatkami, tragedia. Jak to się mówi, znowu służby gdzieś śpią. Iść ostrożnie najlepiej. Agnieszka.
Agnieszka Kobuspeńska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Spodziewaliśmy się marznących opadów deszczu. Od godzin nocnych służby miejskie na nasze zlecenie jeździły zarówno po jezdniach, jak i po chodnikach, aby na rano zapewnić bezpieczną podróż pieszym, jak i kierowcom. Są może takie miejsca, gdzie jeszcze to nie zostało wystarczająco przygotowane, ale my na te sygnały reagujemy. Jest uruchomiony telefon 312. Materiał przygotował reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Michał Zaręba. Stabilizacja cen na stacjach paliw. Z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex wynika, że średnie ceny oleju napędowego i benzyny zmieniły się nieznacznie w stosunku do notowań z ubiegłego tygodnia. Chodzi o wzrost mniej więcej o grosz za litr tych paliw. Cena litra autogazu obniżyła się o 2 grosze. Urszula Cieślak z Reflexu powiedziała, że brak jest bardzo wyraźnego kierunku zmiany na rynku ropy naftowej. Bardziej widać więc dostosowywanie się właścicieli stacji do tego, co robi konkurencja lokalna. Ceny ropy naftowej podlegają wahaniom, natomiast utrzymują się przez cały tydzień w granicach 54-55,5 dolara za baryłkę, a więc to jest mała zmienność notowań w skali takiej dzień do dnia. Niewielkie spadki odnotowaliśmy na rynku paliw gotowych. Urszula Cieślak powiedziała, że to, co zapewnia stabilność na krajowym rynku hurtowym, a w związku z tym też detalicznym, to notowania złotego wobec dolara, które przez cały tydzień utrzymywały się na poziomie 4,9 zł. Perspektywa na kolejny tydzień wygląda podobnie, a więc w dalszym ciągu nie będziemy obserwować wyraźnych ani podwyżek cen na stacjach, ani też gwałtownych spadków cen. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim kierunku będą podążały ceny ropy naftowej. Średnio za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić 4,75 zł. Za litr oleju napędowego 4,65 zł. Za litr autogazu 2,21 zł. Ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek z nadzieją patrzy na prezydenturę Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Polskiego Radia dyplomata podkreślił, że należy uszanować wybór, jakiego dokonali Amerykanie, którzy dostrzegli u Donalda Trumpa wiele pozytywnych cech, takich jak szczerość i otwartość. Donald Trump faktycznie chce coś zrobić, jest człowiekiem czynu, człowiekiem otwartym i człowiekiem, który potrafi zmieniać zdanie, to znaczy nie jest przywiązany do jakiegoś lobby czy do jakiegoś ugruntowanej opinii. Także właśnie mamy nadzieję, że Donald Trump potrafi wiele zrozumieć, wiele się nauczyć i być elastycznym, jeśli chodzi o stosunki z różnymi krajami i stąd jest tutaj wiele nadziei. Piotr Wilczek podkreślił, że nie obawia się, że w ramach szerszego porozumienia z Rosją Donald Trump wycofa wojska amerykańskie, które niedawno przybyły do Polski. Nie widzi też zagrożenia dla strategicznego sojuszu Stanów Zjednoczonych z Europą. Uważam, że przedwcześnie jest snuć takie prognozy pesymistyczne dotyczące współpracy Stanów Zjednoczonych z Rosją. To, co mówi Trump, to jest jakby zachęcanie przywódców różnych krajów i różnych bloków do myślenia. I oczywiście jest ta wielka pokusa, żeby rozmawiać z Rosją, ale nie sądzę, żeby sekretarz stanu przyszły Rex Tillerson zaczął swoją działalność od jakiegoś niekorzystnego dla NATO i dla Europy układu z Rosją. Piotr Wilczek dał do zrozumienia, że nie spodziewa się, że Donald Trump zniesie w ciągu 2 tygodni wizę dla Polaków, a jego wypowiedź traktuje jako metaforę. Ambasador podkreślił, że decyzję w tej sprawie musi podjąć Kongres i wyraził nadzieję, że uda się osiągnąć ten cel w tej kadencji Kongresu. Donald Trump zapowiedział, że będzie prezydentem wszystkich Amerykanów, niezależnie od przekonań, wyznania i koloru skóry. Zapewnił też, że wzmocni siły zbrojne, uszczelni granice, poprawi warunki życia ludzi oraz, że zrealizuje swoje hasło wyborcze i przywróci im wspaniałość Ameryce. Zwolennicy Donalda Trumpa liczą przede wszystkim, że poprawi on sytuację gospodarczą kraju. Zapowiadał m.in., że nie jest zwolennikiem wielostronnych umów handlowych, takich jak TTIP. Podkreślał, że będzie starał się zawierać umowy dwustronne. O polityce gospodarczej Donalda Trumpa rozmawiali na naszej antenie goście Pulsu Gospodarki. Adam Czerniak z Polityki Insight uważa, że Donald Trump będzie prowadził politykę protekcjonalistyczną, czyli polegającą na ochronie produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną. Myślę, że to będzie taki numer jeden na
agendzie i także numer jeden dzisiejszego wystąpienia Trumpa inauguracyjnego. I w ramach tej polityki protekcjonistycznej tutaj oczywiście nie będzie powiedziane wprost, że my w tej chwili będziemy łamać wszystkie umowy handlowe, tylko raczej będzie bardzo dużo mowy o tym, jak będziemy chronić amerykańskie miejsca pracy, jak będziemy przyciągać amerykańskie firmy do tego, żeby z powrotem lokowały produkcję w Stanach Zjednoczonych. To będzie przebiegać na różnych polach. Pierwsze pole, które bym widział, to jest odciążenie biurokratyczne, obniżenie podatków i właśnie takie różne zachęty do tego, żeby amerykańskie firmy, czy to z jednej strony zatrzymywały miejsca pracy w Stanach, drugie, czy z drugiej strony właśnie powracały do Stanów z produkcją. Ale także myślę, że będzie też, i to pewnie będzie raczej się działo gdzieś dużo bardziej zakulisowo, czyli właśnie staranie się ograniczenia pewnych swobód dotyczących przepływu towarów pomiędzy krajami, zwłaszcza tutaj z Meksykiem, próba ograniczenia imigracji, próba ograniczenia importu towarów z Meksyku poprzez różne bariery, raczej miękkie niż twarde, ale jeżeli nie uda się Trumpowi osiągnąć swoich celów, no to mogą później dojść do tego także twarde elementy, takie jak wypowiedzenie umowy o wolnym handlu, czy też właśnie nakładanie ceł. Zdaniem Macieja Stańczuka z organizacji Pracodawcy RP wypowiadanie wielostronnych umów handlowych może być niebezpieczne zarówno z punktu widzenia gospodarki światowej, jak i polskich interesów gospodarczych. Polska jest beneficjentem wolnego handlu. To zdecydowanie pokazały ostatnie 25 lat, dlatego tutaj te akurat rzeczy są trochę niebezpieczne, ale no, tutaj też tym amortyzatorem jest fakt, że tej umowy TTIP nie będzie, nie dlatego, że akurat Trump jest jej przeciwnikiem, tylko dlatego, że ta umowa również i w Unii Europejskiej miała bardzo wielu przeciwników. Puls gospodarki jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Hiszpania zmaga się z opadami śniegu. W 60 miastach Walencji odwołano lekcje, w niektórych miejscach przerwano dostawy prądu. W zaspach utknęło tysiące kierowców i 7 pociągów, w tym 5 super szybkiej kolei. Do pomocy w usuwaniu skutków zimy włączyło się wojsko. Więcej na ten temat Ewa Wysocka. Śnieg zasypał tory na uczęszczanej linii kolejowej z Madrytu do Alicante. Ponad 1500 podróżnych szybkiej kolei AB przez ponad 6 godzin oczekiwało tam na pomoc. Skarżyli się, że w wagonach nie było światła ani ogrzewania. Dopiero po 11 godzinach uwolniono ruch na autostradzie pod Walencją, gdzie silny wiatr przewrócił słup wysokiego napięcia. Tomas Gomez, kierowca pługu przeciwśnieżnego, tłumaczy, że od rana sytuacja na drogach w okolicach Walencji bardzo się pogorszyła. Jeszcze niedawno ta droga była czysta. Wszystko zmieniło się w ciągu chwili i teraz widzicie, co się dzieje, narzekał na padający śnieg. Na południu Hiszpanii odwołano dzisiaj lekcje, a w całym kraju rozpoczęto akcję, której celem jest pomoc bezdomnym. Ochotnicy i pracownicy Czerwonego Krzyża przemierzają miasta i rozdają śpiącym na ulicach, którzy nie chcą przenieść się do schronisk, koce i gorące napoje. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże lub całkowite, na południu większe przejaśnienia, miejscami słaby deszcz lub mżawka. W pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę opady marznące powodujące gołoleć. W południowej połowie kraju słabe opady śniegu, w północnej połowie natomiast mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 1 stopnia powyżej zera na północnym wschodzie, na Pomorzu od 1 do 3 stopni. Ciśnienie wynosi dziś 1020 hektopaskali i będzie spadało, a wiatr jest słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w 3 kolorach. Już za 189 zł. MediaMarkt.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Lipomal 97 mg 5 mg. Słuchaj, ekstrakcji lipomal na podstawie starań gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwości na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodne się stosują leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku.
Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. To była reklama. 17 minut po godzinie 12. Reporterzy Polskiego Radia 24 zapraszają do wysłuchania audycji Tym żyje kraj. A na początek przeniesiemy się do Radomia. Cichy protest zorganizowali uczniowie jednej z radomskich szkół. Dają w ten sposób wyraz obawom o losy placówki, która ma być zlikwidowana. Ich działanie popierają nauczyciele, a także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta tłumaczą, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Celem reformy edukacji jest między innymi wygaszenie gimnazjów. Przy okazji w Radomiu zlikwidowane albo przenoszone mają być inne szkoły. I to niepokoi uczniów, dlatego postanowili zorganizować pikietę pod hasłem Cichy protest. Jak tłumaczą, walczą o to, by zespół szkół ogólnokształcących numer 4 nie został zamknięty. Młodzi ludzie w czasie przerwy zasiedli na korytarzu. W rękach trzymali kartki z postulatami. Protest jest cichy, bo jak mówią, nie chcą zaszkodzić nauczycielom. Protestujemy przeciwko likwidacji naszego ZSO numer 4 i nie zgadzamy się, żeby inna placówka przejęła nasz budynek. Liceum oczywiście wygasa, ale na początku historii naszej szkoły była to szkoła podstawowa, więc nie widzę przeciwwskazań, aby znowu to była podstawówka na bazie naszego... Tak. I żeby nasza kadra nauczycieli tutaj została. Z tym, że liceum wygasa w 2018 roku, bo zostały już tylko dwa roczniki. Jesteśmy bardzo przywiązani do szkoły i do nauczycieli. Nasza szkoła już funkcjonuje ponad 30 lat. Chodziło tutaj nasze rodzeństwo, nasi rodzice. Jest to nasza tradycja. My ją remontujemy. Po prostu udzielamy się w życie tej szkoły, tak? Nie rozumiemy, dlaczego teraz ktoś obcy ma to przejąć, po prostu coś, co my zbudowaliśmy. Każdy jest naszego zdania, że to jest nasza szkoła i nie zgadzamy się.